Tu, na ulicy Chorzej 53 w Warszawie, w domu prowincji sióstr rodziny Maryi, ksiądz Józef Stanek pełnił posługę pasterską. Jednocześnie studiował na tajnym Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego socjologię. Zaprzysiężony do Armii Krajowej przeszedł szkolenie na kapelana wojskowego. Przyjął pseudonim Rudy. Wybuch Powstania Warszawskiego zastał go na ulicy Chorzej. Stąd rozpoczynamy filmowy spacer jego powstańczą drogą. Sierpnia zawiązało się zgrupowanie Kryska. Kapitan Zygmunt Netzer Kryska otrzymał rozkaz objęcia dowództwa w rejonie Powiśla Czerniakowskiego. Według meldunku z 10 sierpnia 1944 roku w skład zgrupowania wchodziło 724 żołnierzy, w tym 108 kobiet. Zgrupowanie było jednym z lepiej zorganizowanych w powstaniu. Miało 5 szpitali, swoją służbę pocztową oraz duszpasterstwo z księdzem Stankiem, który nocą z 15 na 16 sierpnia przeszedł ze Śródmieścia na Czerniaków. On przyszedł do nas ze Śródmieścia. Widziałem go, jak on szedł z kubełkiem po wodę do Wisły. I wtedy go jeszcze zapamiętałem, jego wygląd. Kapelani nieśli posługę pasterską, udzielali duchowego wsparcia. Na początku powstania były jeszcze czas i możliwości do organizowania pogrzebów. Naszym kapelanem był ksiądz Józef Stank. Była ze mną Danka Remiszowska, Remi, i chyba byłyśmy wtedy we dwie. I Remi mówi tak, wiesz co, ja w przeszły rok nie byłam, ja pana też chyba w przeszły rok nie byłam, a to się wypowiedzi damy. I wyobraźcie sobie, że Remi 16 zginęła. I to był pierwszy i jedyny pogrzeb, prawdziwy. A przemówienia, odznaczenia pośmiertne, przepraszam, myśmy to klęły ze złości, bo co nam przemówienia, jak koleżanka nie żyje. I Zosia wtedy poczołgała się na fraskaty i czerwone goździki przyniosła, bo powiedziała, chociaż tyle jej dam. W tych dramatycznych okolicznościach księża udzielali powstańcom ślubów, bo i miłość istniała w czasie wojny. W każdą niedzielę odprawiana była msza święta. Zawsze był kapelan i ksiądz błogosławiony, ksiądz Stanek. Z kolegą Tadeuszem Noc Nowickim, piękny bas miał, a ja już wtedy miałem już tenor naturalnie. Także przy wszystkich okazjach tych śpiewaliśmy my dwaj, tworzyliśmy duet, prawda, przy mszach świętych, które odbywały się tam na podwórzu właśnie ulicy Okrąg. Zagórna to była szkoła. Myśmy byli wszyscy stłoczeni w takim podpiwniczeniu. Kazano nam być bardzo cicho. Był nawet kapłan wtedy. Tak jakoś on chyba przyszedł do tych rannych i udzielił nam absolutorium na wypadek śmierci. A myśmy słyszeli głosy Niemców i podkute buty, jak oni idą. To się skończyło dla nas spokojnie, nikt nie wszedł do tego budynku. Służba była właściwie ciągle. Było to zupełnie jasne, że jak trzeba basen podać, to się idzie tam, a jak trzeba rannemu pomóc przejść, to się idzie tam, a jak trzeba nakarmić, to tu, a jak muchy odgonić, straszne muchy były, bandaże przeprać albo bandaże zwinąć, wtedy się nauczyłam tak na udzie zwijać bandaże, wyniosłem wszystko. Kapelan Józef Stanek odwiedził księdza Bartkowiaka, również palotyna, który pełnił służbę w szpitalu ZUS. Spotkanie przerwał nalot, bomba trafiła w dach budynku. Ksiądz Rudy od razu włączył się w akcję ratowania rannych.
Znosił ich na plecach z wyższych pięter na bezpieczne dolne kondygnacje. Przez zgrupowanie Kryska podczas powstania przewinęło się ponad 2000 osób. Najliczniejszą grupę stanowili dziewczęta i chłopcy między 19 a 23 rokiem życia. Wielu walczących miało nie więcej niż 18 lat. Na Czerniaków między 3 a 5 września dotarli powstańcy zgrupowania Radosław. Celem było wsparcie zgrupowania Kryska i utrzymanie brzegu Wisły. Spodziewano się pomocy ze strony Ludowego Wojska Polskiego i Armii Czerwonej. Łącznie na Czerniakowie zginęło ponad 3000 ludzi. Teraz jest tu park. Ostateczne natarcie na Górny Czerniaków Niemcy rozpoczęli 10 września 1944 roku. Zadanie opanowania tego odcinka walk otrzymała grupa bojowa Reinfardt, w której szeregach znalazło się wielu zwolnionych z więzień niemieckich kryminalistów. Ci sami, którzy wcześniej dokonali rzezi woli. Grupa Reinfardt dokonywała zbiorowych mordów na rannych w szpitalach polowych. Gwałty na łączniczkach i sanitariuszkach nie były rzadkością. Niemcy nie uznawali żołnierzy Armii Krajowej za oficjalne wojsko i przysługujących im z tego tytułu praw jenieckich. Przemoc i okrucieństwo nie omijały na Czerniakowie również ludności cywilnej. Wtedy się rozpoczął właściwie już szturm na Czerniaków, który trwał 3-4 dni bez przerwy, aż do dnia 14, kiedy nastąpiła właśnie taka cicha noc, bo wtedy się mówiło, że obie strony były śmiertelnie wyczerpane i legły. 14 września oddziały niemieckie już weszły na linię ulicy Zagórnej i zajęły budynek szkoły, w którym się mieścił szpital powstańczy. Tam były nieprzyjemne sceny. W nocy z 14 na 15 ja przechodziłem po budynkach tych, które stoją na ulicy Zagórnej do dzisiejszego dnia. W dwóch budynkach, w otwartych oknach, cofnięci trochę od okien, na stołach mieli zainstalowane bronie maszynowe RKM, LKM i czuwali. Mieszkania wewnątrz były rozświetlone pożarami i tylko było słychać skry, właśnie skry z tego pożaru, jak to trzaska spalone, załamujące się drewno. W tym miejscu przez trzy kolejne noce między 15 a 18 września 1944 roku lądowali żołnierze 9 Pułku Piechoty 3 Dywizji 1 Armii Wojska Polskiego generała Berlinga. Desant przebiegał w dramatycznych warunkach pod nieustającym ostrzałem niemieckim. Tadeusz Grigo ze zgrupowania Kryska wspomina pierwszą noc desantu. Niemcy zatopili dużo pontonów, wielu żołnierzy utonęło, przeprawa stała się niemożliwa i po godzinie 7 rano została przerwana. Do wracających na Pragę pontonów, mimo nieustannego ataku, powstańcy przynosili najciężej rannych. Tak został ewakuowany sam dowódca, major Kryska, Zygmunt Netzer. Ksiądz Stanek miał możliwość przedostania się na drugą stronę Wisły. Namawiano go, żeby przepłynął. Powiedział, nie, ja zostanę z moimi żołnierzami, zostanę do końca. Ostatnie dni przed upadkiem Czerniakowa, wśród ruin, ksiądz Rudy spędza blisko najbardziej potrzebujących. Spowiada i jedna z Bogiem żołnierzy z armii generała Berlinga, którzy często od lat nie spotkali kapłana. Do końca jest z powstańcami. Pomaga rannemu w obie nogi Wojciechowi Zabłockiemu Derkaczowi, wciągając go do zrujnowanego budynku. Ksiądz Stanek radził nam wszystkim broń zniszczyć, żeby broń Boże, wszystkie dokumenty, jakikolwiek macie, nic żeby nie było. Ja moją legitymację jakowską naturalnie też w tym garażu gdzieś tam zadekowałem.
wychodzić z ludnością cywilną. No dobrze, wychodzić z ludnością cywilną, a ja w butach oficerach, zielone bryczesy, no bo przecież jakżeż młody człowiek, nie? Zielone bryczesy, no, wyglądał akurat na starego cywila, tak. No ale dziewczęta mnie tam wzięły tak jakoś w środek, no gęba rzeczywiście brudna, no to przypuszczam, że tam za młodo nie wyglądała. No i Niemcy wyprowadzają naturalnie, tak już na ulicy Wilanowskiej. 22 września ksiądz Stanek wraz z delegacją negocjuje godzinny rozejm w walkach, żeby obie strony mogły wynieść rannych. Już następnego dnia Czerniaków upadł. Powstańców zaganiono na ulicę Wilanowską. Księdza Rudego wyciągnięto przed zebranych, szarpano i obrażano. Trudno uciec od ewangelicznych skojarzeń. Poprowadzony w pobliskie ruiny magazynów z Połem został publicznie powieszony. Był krótki moment zawieszenia broni. Moment, kiedy wychodzili ciężko ranni i ranni. I to był dzień 23. W tym dniu, czego już ja nie byłem osobiście świadkiem, został tam na tym przyczółku powieszony kapelan naszego zgrupowania, ksiądz Józef Stanek, pseudonim Rudy. Ksiądz Józef Stanek żył 27 lat. Jego życie, objęte niczym klamrą dwiema wielkimi wojnami światowymi, przypadło na okres odrodzenia się państwa polskiego. Urodził się w 1916 roku w górskiej wsi Łapsze Niżne na Spiszu. Pochodził z wielodzietnej rodziny góralskiej. Wcześniej osierocony, maturę uzyskał w Kolegium Marianum Księży Palotynów w Wadowicach. Wstąpił do nowicjatu Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Księży Palotynów. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Ołtarzewie. 7 kwietnia 1941 roku Józef Stanek przyjął święcenia kapłańskie w katedrze świętego Jana w Warszawie. Swoją mszę prymicyjną odprawił w kościele świętego Kwiryna w Łaprzach Niżnych, tam gdzie został ochrzczony.